szczerze posłuchamy. Ja Pan, rzekłem i to uczynię. Oto słowo Boże. Abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was
szaty. I chociaż ja tam wiedziałem z rytuału ślubnego. No bo przecież całe uczanie Chrystusa opiewa i opiera się na miłości, na tym, co jest tak bardzo ważne. I padły słowa wytrwajcie w miłości Bogu. I myślę, że te słowa trzeba by było zapisać sobie głęboko w sercu. Tam, skąd mają wypływać dalej naszą drogę, którą dziś rozpoczynacie. A w tych czasach drogę nie ma. Bo jak się mówi o ślubie do osób, które tam gdzieś są daleko od tego, to mówią, że to przeżyli, że to stanie. To jak się wierzy własną odpowiedzialność za miłość taką miarą, no to dziwnie to. Ale kochani, te słowa myślę też, że chyba trzeba by było zapisać tymi wielkimi złotymi literami na ścianach domu pracy chrześcijańskiej rodziny, mieć tę świadomość tego, co w życiu jest najważniejsze. I po to też przybyliście tutaj, do tej świątyni, by w obecności nas tutaj wszystkich, w obecności kapłana, ale razem z Chrystusem móc to przeżyć. Bo przecież on dzisiaj staje między nami. Chcę podnieść waszą miłość do rangi sakramentu, nadać jej moc nierozerwalności. O czym będziecie za chwilę do siebie mówić, patrząc sobie głęboko w oczy, ślubujecie miłość, wierność, uczciwość małżeńską i to, że cię nie opuszczasz do śmierci. Ktoś by powiedział, że ta przysięga musi być zakorzeniona w sercu, by stamtąd brać jej moc, by tę miłość faktycznie tak do końca przeżyć, by tą miłość odczuć. Ale oczywiście to trzeba tak znajomości, po takim krótkim dotarciu się, myślę, że to małżeństwo dało wam wiele. Spotkamy się po raz drugi, pierwszy raz w kancelarii dzisiaj. I patrzę na to, jak biją mocno wasze serca, gdzieś tam drżą ręce. Ten oddech jest szybszy. No to właśnie to jest miłość, którą można odczuć na sposób fizyczny. Tak zewnętrzny. Nie mówiąc już o tej miłości wewnętrznej. Takiej pięknej, która wręcz człowiekowi nie daje żyć, nie daje myśleć o niczym innym, tylko o tym wybraniu. I w tej miłości trzeba szukać klucza. W tej miłości Chrystusa, który wzięty do małżeństwa jest najlepszym przyjacielem. I powiem chyba jedynym na świecie, który nie zdradza, nie zawodzi, z którym nie można być nieszczęśliwym. I oczywiście patrząc na niektóre małżeństwa, pierwsze lata to są takie piękne, cudowne. Tak to tak w najlepszym zakonie, takim kontemplacyjnym, kiedy wszystko jest z miłością. To jak to powiedzenie, może złoto, ładnie złoto, po jakimś czasie zmienia się to i tego drugiego powiedzenia w kościele nie wypada użyć. W niektórych małżeństwach po latach się to zmienia. I wtedy gdzieś tam miłość, gdzieś tam jest ulotna. Ale jak trwa przez wszystkie lata, to wtedy faktycznie ta miłość zdaje egzamin. I tutaj, kochani, muszę was pochwalić za odwagę. Odwagę, że bierzecie się w kościele. To przecież mogło być inaczej. Chcę pochwalić Kamilę za serce. No, że wśród 5,5 miliarda facetów na świecie patrzyła tego jednego. A Kamila Macieja chcę pochwalić za dobre oko, że wśród 5,5 miliarda kobiet na świecie wypatrzył tę jedną. Ale na to się nie kończy, bo teraz jest też odpowiedzialność. Trzeba się modlić za Kamilę o to, by to jej serce nie zostało złamane i nie wypadło. I trzeba się też modlić za Macieja, by jego oczy nie zostały zezwane jedną kobietę. To jest bardzo istotne. Ci wszyscy goście, którzy są tutaj z wami, wasi rodzice, przyjaciele, właśnie o to mają się modlić. My wszyscy mamy się o to modlić, byście byli zgodnym, dobrym, można powiedzieć, świętym małżeństwem.
wiadomo, że to ta miłość jest najpiękniejsza. I życzenie jeszcze jedno na koniec, takie, które życzę i składam każdej Waszej osobowej, kiedy będziecie obchodzić swój złoty jubileuszowego dnia dzisiejszego, co nie będzie tak daleko w roku 2065. Obyście od wszystkich, którzy będą na nas patrzeć, podziwiać, brać przykład z Waszej miłości, obyście oni usłyszeli takie zwykłe, ale piękne słowa. Jak oni się kochają, jak oni się kochają. A
Niech Bóg pobłogosławi do obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć, jako znak miłości i jedności. Thank you.
Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój nam zostawiam,
przelecz na miarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański zawsze będzie z nami. Przez Chrystusa Pana naszego.
Kiedy ja to zrywałem?